Pierwszą zmianą, jaką przeprowadziliśmy, jest przeniesienie przede wszystkim obsługi klientów z korytarza do dedykowanej do tego celu sali. W sali utworzyliśmy oczywiście nowe punkty, nowe okienka. No i mamy nadzieję, że w ten sposób przynajmniej komfort i jakość świadczonej usługi się poprawią. Kolejną rzeczą, jaką zmodyfikowaliśmy, to jest wprowadzenie od tak naprawdę dnia dzisiejszego, od 13 stycznia, aktualizacji w systemie kolejkowym. Teraz rejestracja, czy to przez internet, czy stacjonarnie tutaj w urzędzie, będzie bardziej zgrana ze sobą, będzie zsynchronizowana, co pozwoli w większym stopniu na wykorzystanie tak zwanych u nas pustych numerów, to znaczy osoby, które bukują sobie kolejkę, a po prostu do niej nie przychodzą. Wtedy ten czas oczekiwania był dłuższy, teraz mamy nadzieję na szybszą weryfikację takich osób, no co się przełoży oczywiście na ilość przyjętych danego dnia osób. Kolejnymi modyfikacjami, jakie już będziemy w przyszłości wprowadzać, to są terminale płatnicze dla obsługiwanych osób. Tu prowadzimy z Państwową Wytwórnią Papierów Wartościowych już rozmowy na ten temat, tak samo jak na zakup nowego zestawu komputerowego, żeby też zwiększyć o jeden liczbę stanowisk pracy tutaj. No i jeszcze na zakończenie pracujemy też już, będziemy powolutku wdrażać nową odsłonę strony internetowej, tutaj już typowo dedykowanej dla Wydziału Komunikacji, gdzie będziemy się też starać w bardzo czytelny sposób przedstawić sposób załatwienia sprawy, dokumenty niezbędne do załatwienia danej sprawy, no i inne rzeczy, które mam nadzieję, że jak najlepiej usprawnią przede wszystkim i skrócą czas oczekiwania na rozpatrzenie Państwa sprawy.